Dzień dobry wieczór. Dzisiaj chciałbym powitać szanowną widownię, także widzów z YouTube'a. Tymi słowami chciałbym rozpocząć przewód dzisiejszej debaty z dnia 22 stycznia 2023 roku. Dzisiaj naszym gościem będzie Damian Duda, czyli medyk przyfrontowy, który będzie właśnie dzisiaj odpowiadał na nasze pytania, a także założyciel grupy w międzyczasie. Witaj, Damianie. Witam was serdecznie, cześć wszystkim. Dzisiaj skupimy się głównie na froncie bachmuckim, ponieważ tam nasz gość służył i właśnie opowiemy się, co tam dzieje, bo w ostatnich dwóch tygodniach nastąpił tam szereg zmian. Chociażby udało się Rosjanom zdobyć 10-tysięczne miasto Soledar, czym zbliżyli się do północnej drogi zaopatrzeniowej do Bachmutu. Z kolei na południu Rosjanie wkroczyli bodajże wczoraj lub dziś. Tutaj są różne doniesienia, ale wiadomo, one spływają do nas z opóźnieniem, która stanowi, oprócz wzgórz okalającą ją, przedmurze do południowej drogi zaopatrzeniowej do Bachmutu. Ewidentnie widać, że rosyjskie postępy, choć niegwałtowne, to są na drodze do odcięcia Bachmutu od linii zaopatrzeniowych, co w niechybnej przyszłości mogłoby spowodować upadek tego już legendarnego miasta. Natomiast nasze dzisiaj pytanie, jako człowieka, który tam był, człowieka, który nam może opowiedzieć, co tam się dzieje, kierujemy właśnie do Damiana. Może zacznijmy też od tego, czym się zajmujesz i właśnie jak wygląda sytuacja na tym odcinku. Dzięki. No, ja jestem medykiem frontowym, to znaczy jest wielu polskich medyków pracujących na froncie ukraińskim, ale jesteśmy jedynymi medykami, moja grupa jest jedynymi medykami, którzy przynajmniej się ujawniają, tak? Bo na pewno też są tacy, którzy się nie ujawniają, którzy pracują w strefie zero. To znaczy my pracujemy od okopów czy od bezpośredniej linii walk do punktów stabilizacji. To znaczy wywozimy te osoby ze strefy niebezpiecznej bądź względnie bezpiecznej w miejsca, które są punktami stabilizacji życia. I nasza robota polega na tym, że my działamy z pododdziałami ukraińskimi w ramach pododdziałów ukraińskich. Robimy swoją robotę, jakby nie jesteśmy przywiązani do jednej roboty, bo czasami siedzimy w okopach z plecakami medycznymi i jak żołnierze idą do szturmu, idziemy do szturmu. Jeżeli się bronią, to się razem z nimi tam, że tak powiem, bunkrujemy w tych okopach i patrzymy, co się wydarzy. A jak trzeba, to po prostu jesteśmy takim kasewakiem i wywozimy ludzi w tył. Natomiast ja wojnę znam od 2014 roku, bo w 2014 roku już pojawiłem się na Ukrainie i wielokrotnie tam pracowałem na linii frontu jako medyk pola walki. W międzyczasie wydarzyła mi się Syria i Irak. Natomiast od 24 lutego, kiedy zaczęło się tego wszystkiego więcej w postaci wojny pełnoskalowej, to wtedy sformułowaliśmy grupę, która na początku działała pod Mikołajewem w stronę Chersonia i z chwilą, kiedy Cherson został oddany przez Rosjan, nie nazywajmy tego oswobodzeniem, to wtedy przerzuciliśmy się właśnie na Donbas. I tam na Donbasie pracowaliśmy na początku na flance Soledaru, między Soledarem a Bachmutem w polu, a później, kiedy sytuacja stała się zdecydowanie poważniejsza w Soledarze i kiedy Soledarze zaczęło brakować typowych bojowych medyków czy medyków frontowych, to wtedy wylądowaliśmy w Soledarze i naszym zadaniem było z samego Soledaru wywożenie żołnierzy do punktu stabilizacji. Później, kiedy ilość medyków została tak znacznie uszczuplona, to my cały czas byliśmy w Soledarze i wywoziliśmy rannych po prostu do granic Soledaru. Można powiedzieć, że kiedy my zaczynaliśmy pracę w Soledarze, już robiło się ciężko, już Rosjanie mieli zajęte przedmieścia Soledaru, natomiast sytuacja moim zdaniem była jeszcze do opanowania. Moim zdaniem jeszcze to był czas na przysłanie ciężkiego sprzętu, natomiast z każdym kolejnym dniem Rosjanie oskrzydlali miasto, wychodząc na flanki. Jeżeli ktoś sobie odpali mapę Soledaru, to zobaczy, że Soledar jest miastem ulokowanym w Nietce. O ile można to mówić o mieście, bo tak naprawdę to jest większa miejscowość z niewielką zabudową blokową, z niewielką zabudową taką piętrową, raczej osiedla, domki. No mamy tutaj też szyby kopalni. I z chwilą, kiedy Rosjanie zaczęli wchodzić na wzgórza dookoła Soledaru,
I kiedy strzelcy wyborowi, snajperzy rosyjscy zaczęli powoli kontrolować miasto, no to już wiadomo było, że Soledar raczej będzie nie do utrzymania, pomimo tego, że prezydent Zeleński zdeklarował, że Soledar będzie się bronił do samego końca. Generalnie, jeżeli mówimy o jednostkach, które są na froncie, musimy mieć świadomość tego, że większość z tych jednostek na tym froncie jest od samego początku, tak jak 10. Brygada, która co prawda jakieś tam pododdziały jej były wycofywane, ale tak naprawdę 10. Brygada ustawicznie jest na Donbasie. Te bataliony tej brygady są przerzedzane bardzo skutecznie. Jeden batalion, z którym my działaliśmy, to był batalion nazywany Mięsnym Batalionem, czyli generalnie ilość strat bardzo wysoka. Natomiast w samym Soledarze na początku działaliśmy z 46. Brygadą, to desant ukraiński, który został wymieniony na Brygadę 77. Później, tylko że no z chwilą, kiedy 77. weszła zamiast 46., to raz, że 46. posiadała bardzo duże straty, to dwa, już sytuacja była raczej nie do opanowania. I problemem oczywiście było to, że większość jednostek, poza tymi dwoma, które wymieniłem, niestety nie wytrzymały napięcia, nie wytrzymały natarcia rosyjskiego, które starą rosyjską metodą zalania masą. I no niestety, były jednostki, które uciekały z linii frontu. W tej sytuacji pod osłoną nocy 46. i 77. Brygada musiały się wycofać z Soledaru, na obrzeża Soledaru. I to, o czym mówiliście na początku, to znaczy ta trasa Bachmut po flance Soledaru, jadąc w stronę Kramatorska, wcześniej Słowiańska, to jest trasa szybkiego ruchu, która jest tutaj bardzo istotna i jest niemalże krwiobiegiem tego frontu. Jeżeli Rosjanie dojdą do tej trasy, a są już nieopodal, to mocno możliwe, że Bachmut z powrotem będzie walczył o funkcjonowanie. Z chwilą, kiedy Soledar został zdobyty przez Rosjan, automatycznie zaczęły jak domki z kart padać inne pozycje ukraińskie i tak naprawdę wiele z tych pozycji będących drugą linią automatycznie stały się pierwszą linią. Z tego tytułu, że były drugą linią, to też za bardzo tam się Ukraińcy nie umacniali, a okazało się, że z dnia na dzień trzeba odpierać ataki nie tylko artylerii, ogniem kontrartyleryjskim, kontrbateryjnym, ale także i na głębokie zaplecze zaczęły pojawiać się boje strzeleckie. Więc w tym momencie można powiedzieć, Bachmut z powrotem z flanki jest zagrożony zajęciem. Sytuacja jest ciężka, Rosjanie posuwają się do przodu. Metoda zasypywania żołnierzem rosyjskim, nie do końca dobrze przygotowanym, ale masą, tam jest bardzo, bardzo często stosowana. Niejednokrotnie byliśmy świadkiem tego, gdzie były rzucane kolejne fale mobilizowanych Rosjan, albo były rzucane fale zeków, czyli wagnerowców, ale tych drugiej kategorii, tych zwerbowanych z więzień. I z chwilą, kiedy takim rozpoznaniem bojem Rosjanie obserwowali, gdzie są główne środki ogniowe armii ukraińskiej, czy gdzie jest broń wsparcia, gdzie są rozmieszczone pozycje, to po wytraceniu tego mięsa rosyjskiego armatniego szły już dobre oddziały do walki. Czy to oddziały kontraktowe armii rosyjskiej, czy to oddziały wagnerowców, mówiąc ogólnie, tak, bo mamy świadomość tego, że jest kilkanaście firm kontraktowych rosyjskich, które funkcjonują na froncie. I do nich już Ukraińcy mieli bardzo wielki szacunek, może inaczej, nie szacunek, a respekt. Dlatego, że oni wiedzieli, jak walczyć, i zazwyczaj odbywało się to na zasadzie jednej grupy, która wiązała ogniem, a pozostałe grupy próbowały zejść z flanki. Z jak bardzo taką wojną bezwzględną tam mamy do czynienia, bardzo duża ilość walki na bliskim dystansie, bardzo bliskim dystansie.
W nocy dochodziło do walk na noże, to znaczy KDR-y, grupy dywersyjne rosyjskie niemalże bez jednego wystrzału potrafiły wycinać nożem całe obsługi punktu umocnionego. Ukraińcy nie posiadali, na tym odcinku przynajmniej, aż takiej ilości wojsk, by można mu mówić o jednej linii frontu. Sytuacja tam się pogarsza. Naturalną koleją, że nie zdradzę tajemnicy wojskowej, jak powiem, że żeby uzupełnić linii frontu, trzeba wysyłać nowe jednostki, nieostrzelane jednostki, jednostki, które tak naprawdę dopiero boju będą się uczyć. A nie zawsze metoda pływania na zasadzie wrzucenia na głęboką wodę kończy się wypłynięciem uczącego. Zdarzają się też sytuacje, gdzie uczący się po prostu tonie. I niestety tak będzie w przypadku wielu z tych jednostek, które z poligonów zostaną niemalże wrzucone w wir walk. To tak ode mnie tytułem takiego podsumowania. Jeżeli będą jakieś pytania, będziecie chcieli rozwinąć którąś z tych kwestii, o której mówiłem, to jestem do dyspozycji. Natomiast właśnie pytanie kolejne moje będzie brzmiało, jak właśnie to wygląda, z kim częściej można, że tak powiem, spotkać ten aktualnie bój na froncie bachmuckim? Czy to są bardziej częściej jednak ci zmobilizowani, czy ci ludzie wyciągani z więzień? Czy właśnie częściej właśnie po tym, jak wchodzą te jednostki, po tym jak wychodzą te jednostki zmobilizowane, można powiedzieć bardzo mocno ostrzelane, to czy wtedy częściej jednak nie wchodzą te wojska specjalistyczne, typu jakieś WDW, które są dosyć dobrze ostrzelane? Nie ma reguły tutaj. Są pozycje, które są obsadzone przez no właśnie kontraktowców, wagnerowców, kaderowców, a są jednostki, które są obsadzone żołnierzem mobilizowanym czy zekami. Natomiast my obserwowaliśmy natarcie artyleryjskie na pozycje rosyjskie. Sądząc po wyposażeniu tudzież jego brakach, to raczej byli świeżo mobilizowani. Natomiast pomimo tego, że oni byli kryci ogniem ukraińskiej artylerii, nie cofali się w tył. To znaczy oni woleli przycisnąć się do ziemi bądź wleźć do budy, która była bombardowana, niż wycofać się w tył. Wszyscy, generalnie wszyscy. Więc nie ma tutaj mowy o tym, żebyśmy mieli do czynienia z jakimś sparaliżowaniem strachem. Inaczej. Na pewno, jeżeli byli sparaliżowani strachem, to nie byli sparaliżowani strachem przed artylerią. Tego, co my obserwowaliśmy, nawet jeżeli mam do czynienia ze słabszymi jednostkami, to oni z tyłu głowy mają ani kroku w tył. I na pewno nie na zasadzie chęci obrony ojczyzny i motywacji, ale dochodziły do Ukraińców informacje, że cofający się żołnierze rosyjscy są po prostu starą dobrą metodą rozwalani za opuszczanie pozycji. Więc tutaj nie ma reguły. Bardzo często wychodzi, z kim się ma do czynienia dopiero po boju, po umundurowaniu i po sprzęcie. Ewentualnie można to oszacować na podstawie sposobu natarcia. No, zdarzały się przypadki, że w nocy żołnierze rosyjscy nacierali z włączonymi czołówkami na pozycje ukraińskie. Ale to przypuszczamy, że to było mięso armatnie, taki wabik, który miał po prostu wskazać pozycje ukraińskie, konkretne. Oczywiście, że takie natarcie ukraińskie odbijało się od pozycji rosyjskich i później grupa Wagnera podawała informację, że w tym konkretnym miejscu przeciwnik został rozbity. No, co świadczyło o tym, że w tym konkretnym miejscu Ukraińcy trafiali na bardziej zmotywowanego przeciwnika. Natomiast zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie borykają się z dysproporcją wyszkolenia w poszczególnych jednostkach. To znaczy, bardzo często jest tak, że dobre jednostki, i nie mówię, że jednostki specjalne, tylko jednostki specjalne SSO czy jednostki specjalne policji, jak Safari na przykład, ale także i grupy rozpoznania czy kompanie szturmowe zajmują jakieś pozycje. W tym momencie wchodzi tam zwykła piechota, która to, co zostało zdobyte, traci w przeciągu paru godzin. I jakby temat się zaczyna w kółko Macieju.
Znowu dobre jednostki odbijają te pozycje, natomiast jednostki słabsze, zmotoryzowane, piechota, zmechy tracą te pozycje. I to ma miejsce zarówno po stronie rosyjskiej, jak i po stronie ukraińskiej. Dobrze, pojawiło się więc także już pierwsze pytanie. Zapraszamy. Hej. Mam takie jedno, w sumie dwa pytania. Pojawiły się informacje od kilku dni, że Wagnerowcy szturmują jako lekkopiechota bez wsparcia artyleryjskiego, dlatego że Gerasimow im wycofał takie wsparcie. A drugie pytanie będzie z zakresu takiego, czy kopalnia dalej się utrzymuje, bo tutaj też były sprzeczne informacje. O ile możesz powiedzieć? Wiesz co, ja, jeżeli chodzi o kopalnię, nie wiem, o którą kopalnię chodzi, bo tam jest kilka szybów i tam mamy do czynienia z kilkoma kopalniami. Natomiast na pewno ta część miasta i ten szyb, w którym my działaliśmy, jest zajęty przez Rosjan. Mówimy tutaj o centralnych szybach i o szybie, który był muzeum górnictwa, bo jeden z szybów był wydzielony. Natomiast jeżeli chodzi o to wycofanie artylerii, to mogło się to odbyć z tytułu walki w bliskim dystansie. To znaczy, trzeba mieć świadomość tego, że ogień przyjacielski tam się zdarza bardzo często, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. My wielokrotnie byliśmy kryci przez oddziały ukraińskie ogniem i po radiu informacja: my swoi nie strzelajcie, powtarza się przynajmniej co godzinę. Więc kiedy mam do czynienia z ogniem na bliskie dystanse, bądź kiedy mam do czynienia z walką miejską, gdzie w jednej uliczce są ci, w innej uliczce są ci, taki ogień wspierający artylerii może narobić więcej krzywdy bądź niż pomóc. Z tego tytułu to mógł być powód do tego, że ta artyleria została wycofana. No i kolejna sprawa, jeżeli w grę wchodzą dobre grupy szturmowe, które są jak skalpel, to znaczy potrafią walczyć w terenie miejskim, poruszają się dość szybko, to ogień artylerii byłby dla nich tylko i wyłącznie wrzodem na dupie, bo ograniczałby ich mobilność i możliwość dominowania terenu jakby swoją ruchliwością, swoją wiedzą. Więc mogło to też pójść w tą stronę. Znaczy nie, bo to były takie filmiki Wagnerowców, gdzie narzekali, że oni totalnie, nawet jak wzywają wsparcie, nie mogą liczyć na nie. Ale to tak, to taka dygresja. No, też trzeba wziąć pod uwagę to, że generalnie jakby jest dowódca, ma jakiś zamysł, nie zawsze informacja do takiego strzelca, piździelca na sam dół trafia. I ktoś może mieć inne oczekiwania, nie znając tak naprawdę konceptu i zamysłu dowódcy. Natomiast tak, nie jest wykluczone, że po prostu artyleria z jakiegoś tytułu, z jakiegoś widzimisię, braku środków ogniowych, po prostu została wycofana w tył. Nie wykluczam tego. Dobrze, to dziękuję bardzo za odpowiedź. Dziękujemy. Teraz będziemy mieli kolejne pytanie. Cześć. Na początek ode mnie wielki szacunek i podziw dla ciebie i dla całej grupy w międzyczasie za to, co robicie na froncie. Naprawdę wielki szacun i podziw niezmierny. Mam dwa takie pytania o Bachmut i co tam się dzieje, bo ta cała bitwa o to miasto urosła do takiej do rangi symbolu i to międzynarodowo w mediach się szeroko odbija i na samej Ukrainie. I jednak często się komentuje to, że ta bitwa konkretna nie ma kluczowego znaczenia strategicznego. I czy tam na miejscu, jak rozmawiasz z żołnierzami ukraińskimi, to czy oni też podzielają tą opinię? Bo często wychodzi na to, różni komentatorzy zaznaczają, że to jest trochę bez sensu, ta cała nawała i te całe straty po to, żeby uzyskać właśnie kopalnię soli czy sam Bachmut. To na początek to. Oraz drugie pytanie, jakie jest nastawienie obrońców właśnie do tej bitwy? Bo jeżeli byśmy założyli, że
rzeczywiście nie ma tego znaczenia strategicznego, ta bitwa, to w momencie, w którym, patrząc z perspektywy żołnierza ukraińskiego obrońcy, miałbym do wyboru zginąć lub się wycofać, no to jednak wolałbym się wycofać. Oczywiście mam dalej z tyłu głowy to, że my jesteśmy tutaj po to, żeby wygrywać i że nie wolno oddawać pola najeźdźcom i że należy zadać jak największe straty i tak dalej, i tak dalej. Ale no jednak skoro to nie jest kluczowa bitwa, no to jednak chyba lepiej się oszczędzać na tą no, oczekiwaną kontrofensywę i tak dalej, i tak dalej. A może jednak jest na odwrót, że jest taka mentalność ani kroku w tył i że za każdy centymetr Bachmutu Ukraińcy no, po moim trupie i tego nie oddadzą. To takie dwa pytania. Jasne. Dziękuję za słowa wsparcia. My po prostu staramy się robić swoją robotę i jak długo będziemy mieli wszystkie kończyny, to będziemy ją robić dalej. Natomiast jeżeli chodzi o sam Bachmut, trzeba pamiętać, że w oparciu o miasta można rozwinąć logistykę, w oparciu o miasta można rozwinąć punkty oporu. Zdecydowanie łatwiej bronić się w mieście, bądź wyprowadzać ataki z miasta na miasto. Dlatego Bachmut nie tak do końca nie ma znaczenia strategicznego. Bachmut mógłby być kolejnym bastionem i wyspą, z której Rosjanie mogliby popłynąć do kolejnej wyspy. Jeżeli chodzi o sam Soledar, tutaj nie chodzi o te kopalnie, bo Ukraińcy nie popełnili błędu z Azovstali. Oni nie siedzieli w tych kopalniach. Oni bardzo dobrze wiedzieli, że te kopalnie byłyby dla nich grobem. Soledar był istotny z tego tytułu, że po pierwsze odsłonił z flanki Bachmut, co Ukraińcy doskonale wiedzą i mieli świadomość tego, co się stanie, jeżeli Soledar nie zostanie utrzymany. Z chwilą, kiedy Soledar padał, to żołnierze na flankach Bachmutu i generalnie gdzieś tam w polu mieli świadomość tego, że za chwilę się zacznie. No i się zaczęło. Natomiast mentalność ani kroku w tył, wydaje mi się, że już takiej nie ma. Wydaje mi się, że Ukraińcy nauczyli się, że czasami krok w tył może dać możliwość zrobienia 10 w przód. Ale dalej zdarzają się przypadki, no niestety, dezercji czy wycofywania się w tył jednostek. O czym świadczy chociażby wniosek dowódcy Gensztabu, który złożył wniosek do prezydenta Zeleńskiego albo przed świętami zaraz, albo po świętach, już nie pamiętam, bo generalnie jakby człowiek na froncie trochę inaczej odczuwa czas. Nie pamiętam, czy to było przed świętami, czy po świętach, ale złożył wniosek do prezydenta z prośbą o zaostrzenie prawa względem żołnierzy, którzy opuszczają pozycje i z tych pozycji się wycofują. Więc ten problem jest. Ten problem jest. Ukraińcy może nie na zasadzie ani kroku w tył, jakby patetycznie, ale mają świadomość tego, z tym moralem generalnie jest różnie. To zależy od jednostek, traktowania dowódców, od wyposażenia. Są jednostki, gdzie ludzie nie byli od 24 lutego w domu na przepustkach, a jak pytają żołnierze, czy mogą na tą przepustkę jechać, to dowódca mówi, no ale przecież byłeś ranny i leżałeś w szpitalu, no to odpocząłeś. Zdarzają się przypadki, gdzie komisje lekarskie, jeżeli mamy do czynienia z rannymi żołnierzami, jeżeli ma dwie ręce, dwie nogi, to nawet jeżeli ma, nie wiem, złą koordynację ruchową, czy wyraźne PTSD, czy dysfunkcję jakiegoś układu, ale jednak te dwie ręce, te dwie nogi ma, to komisja go z powrotem jakby wysyła do dalszej służby. Ciężko jest zachować jakby dobre morale w tej sytuacji i widać zmęczenie materiału, zarówno jednostek, żołnierzy walczących na froncie, więc to morale jest różne, ale niezależnie od tego, czy to morale jest wyższe czy niższe, wszyscy Ukraińcy mówią to samo. My nie mamy innego wyjścia. Albo wystoimy, albo zaorają nas do waszej granicy. My nie mamy innego wyjścia. Witam serdecznie. Ja chciałbym o taką rzecz zapytać. Jak wygląda kwestia ewakuacji rannych żołnierzy
do pobliskich jakichś szpitali. Bo podobno szpitale są teraz bardzo mocno bombardowane, niektóre zniszczone. I jak to wygląda w tej kwestii? W krematorsku na odcinku, na którym my pracowaliśmy, działa kilka szpitali. Część z tych szpitali było sprofilowane na ciężej rannych, część z tych szpitali było sprofilowane na lżej rannych. Natomiast te szpitale najczęściej były tylko stacją przekaźnikową, dlatego że ranni, ciężko ranni byli przekierowywani na inne szpitale większe w głąb Ukrainy, na Dnipro, nawet na Kijów aż. Na Charków, dlatego że na odcinku charkowskim jest spokojnie, więc jakby ciężar za rannych, odpowiedzialność można przerzucić i tam. Natomiast zanim ranni trafiali do szpitali, zazwyczaj przechodzili też przez punkty stabilizacji. To znaczy my takiego rannego sprawdzaliśmy, czy został właściwie zaopatrzony przez żołnierzy czy medyków bojowych. Ewentualnie my to robiliśmy na kasywakach, czyli zaimprowizowanych środkach transportu. Wywoziliśmy ich w miejsca względnie bezpieczne. Tam karetkami byli odbierani i zawożeni do punktów stabilizacji życia. I tam w tych punktach stabilizacji życia robiło się wszystko, by wyprowadzić ich na tyle do przodu, by przeżyli transport do szpitala. I tam jak trzeba było już przeprowadzano amputację. Tam jak trzeba było przeprowadzano drobne zabiegi operacyjne i trzeba powiedzieć, że to, co robili anestezjolodzy, chirurdzy, lekarze ukraińscy, to naprawdę szapoba. My tak naprawdę wywoziliśmy ludzi i utrzymywaliśmy ich przy życiu, ale tak naprawdę oni tam na miejscu im to życie ratowali, robiąc wszystko, od odbarczania odmy, poprzez dreny, poprzez przytaczanie krwi. Była taka sytuacja, że po prostu sanitariusz, czy lekarz, czy ja nawet, bo potrzeba było grupy 0 RH minus, ja miałem 0 RH minus, położyłem się niemal z ręki do wora, ta krew została spuszczona i 4 minuty później ona została podana poszkodowanemu, przez co udało się temu poszkodowanemu uratować życie. Więc rola tych punktów stabilizacji życia jest tam bardzo istotna i to jest coś, co raczej nie jest przewidziane w jakby doktrynie natowskiej, a jest niezbędne. I to, co robią Ukraińcy, właśnie wspominałeś o bombardowaniu szpitali. To, co robią Ukraińcy, czy te punkty stabilizacji, czy szpitale, adoptują do już funkcjonujących budynków, do funkcjonującej infrastruktury, nie tworzą oddzielnych szpitali, czy szpitali polowych. Po pierwsze, żeby nie dawać przeciwnikowi gotowych celi, tego złożonych tylko z rannych żołnierzy, więc konwencja konwencją, no ale to dalej jest żołnierz, więc możemy strzelać. A po drugie, jeżeli opierają się na szpitalach cywilnych, to odciążają lekarzy, którzy mogą, wojskowych, którzy mogą w tym momencie pracować w punktach stabilizacji. Więc tak to mniej więcej jest zorganizowane na Donbasie, bo inaczej to było zorganizowane na południu. Na południu nie było punktu stabilizacji. My przekazywaliśmy rannych w miejsca względnie bezpieczne, skąd kartkami byli odbierani i wywożeni bezpośrednio do Mikołajewa, gdzie już tam w szpitalu lekarze nimi się zajmowali. A powiedz mi, jak wygląda kwestia ewakuacji osób rannych właśnie w czasie trwania ostrzału? Czy oczekujecie na ewakuację takiej osoby do czasu zakończenia ostrzału, czy jakoś się wymigujecie tym ostrzałem i tak dalej, żeby ochronić tego rannego? To zależy od charakteru ognia i natężenia ognia. Były takie przypadki, gdzie w teren nie mogliśmy wjechać, bo nie było ciężkiej techniki. Oddział, ogień przeciwnika był bardzo silny i poszkodowani czekali na ewakuację powyżej 5 godzin, chyba nawet 7 godzin. I z 3 rannych, których mieliśmy ewakuować, przeżył tylko jeden. A były takie sytuacje, gdzie dochodziło do boju strzeleckiego.
A mieliśmy do dyspozycji albo M113, albo ukraińscy medycy mieli do dyspozycji transportery kołowe przekazane francuskie i nimi można było w miarę możliwości wywieźć tą osobę w miejsce względnie bezpieczne czy w głąb Soledaru, gdzie my ich oprawialiśmy i przerzucaliśmy już na nasz samochód 4x4 i ich wywoziliśmy. Bardzo często też ewakuacja medyczna odbywała się oczywiście nie w ogniu artyleryjskim, bo ogień artyleryjski by sobie spokojnie poradził z kozakami, ale przy boju strzeleckim byli wywożeni po prostu kozakami, transporterami, nie transporterami, tylko lekkimi opancerzonymi pojazdami produkcji ukraińskiej. Tam jest pancerz 22 cm i on dawał na tyle względnie bezpiecznie działać, że w tej pierwszej linii poszkodowanych wywoził. Także tutaj sposób ewakuacji i czas ewakuacji był uzależniony tym, jakie środki do ewakuacji mieliśmy. Nikt o tym nie mówi, generalnie głośno się o tym nie mówi, no bo to jakby pokazywałoby dramatyzm tego wszystko, co tam się działo, ale był taki czas, takie dni, że na ustach całego świata był Soledar, a nikt nie wiedział, że jedynym środkiem ewakuacji z Soledaru rannych żołnierzy jest jeden samochód Pathfinder 4x4 zarejestrowany w polskich blachach, którym jeździ dwóch wolontariuszy z Polski. Jednym z nich byłem ja. Już takie. O, mamy jeszcze jedno pytanie. Jesteś dzisiaj rozkwitywany. Ja mam takie pytanie szybkie. Czy jest stosowany nine-line w Siłach Zbrojnych Ukrainy? I czy wy stosujecie nine-line medyczny do ewakuacji? Nie stosujemy dziewięciolinijkowca z prostej przyczyny. Po pierwsze, nie ma transportu drogą powietrzną. Śmigłowce praktycznie w ogóle nie są używane. A druga rzecz, niezależnie od tego, co w tym dziewięciolinijkowcu by się pojawiło, i tak jest ustalony jeden kanał transportu, jedno miejsce transportu, jeden środek transportu, i tutaj w tym momencie nic się nie zmienia. Jedyny meldunek, jaki gdzieś tam idzie po radiu bądź drogą internetową, bezpiecznym kanałem internetowym, to jest informacja, za ile będzie poszkodowany i w jakim stanie jest poszkodowany, po to, żeby w miejscu względnie bezpiecznym ustawić odpowiednią ilość karetek odbierających dla na przykład leżących albo dla kilku siedzących, bo zdarzało się tak, że mieliśmy do czynienia na przykład z trzema siedzącymi i siedmioma leżącymi, bądź siedmioma siedzącymi czy trzema leżącymi. Bardzo często odbywało się to też tak, że czy droga komunikacji, czy możliwość komunikacji była na tyle ograniczona, że po prostu albo dostawaliśmy sygnał, że ci ranni są, albo ci ranni po prostu byli przewożeni do punktu ewakuacji na skutek zerwania kontaktu bezpośrednio z liniami, gdzie żołnierze się bronili, gdzie prowadzili działania. I jak ten ranny przyjechał, to się go odbierało na zasadzie pałeczki, na zasadzie no takiej sztafety, przekazywało się go dalej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Będziemy mieli chyba jeszcze jedno pytanie tutaj. Tak, postaram się dosyć to skrócić, żeby już też nie przedłużać. Pierwsze pytanie z dwóch, takie bardziej pod kątem medycznym. Czy armia ukraińska posiada, tak jak Polska, jakiś pakiet medyczny, tak jak mówimy, ICMED-a? I czy jeżeli tak, to czy możesz powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda? Oczywiście poza tymi rzeczami, które żołnierze sobie sami dobierają. I czy pod kątem tego możesz powiedzieć, na przykład, czy nasz pakiet, w którym jest ta rurka nosowo-gardłowa, staza i tak dalej, czy on jest odpowiedni, czy powinien zostać lekko zmieniony? I drugie pytanie pod kątem tego, co mówiłeś o problemach z dezercją żołnierzy i tak dalej, to czy na Ukrainie, w tych rejonach blisko frontowych, można zauważyć takie intensywne działania żandarmerii wojskowej, tego typu rzeczy? Czy to jest gdzieś próbowane, zwalczane aż w taki sposób, czy bardziej jest to kładziony nacisk na dowódców? Dzięki. IPMEDy generalnie są robione pod wytyczne TC3, czyli ich IPMEDy są
tym samym składzie co nasze IP-medy, z jedną różnicą. Tam nie ma ampułko, tam nie ma autostrzykawek, przepraszam. Tam są ampułkostrzykawki, to znaczy są gotowe zestawy do wstrzykiwania na bufinu, który jest opioidem, silnym lekiem przeciwbólowym. Natomiast raczej większość tych apteczek to są apteczki dostarczane przez wolontariuszy, które opierają się na standardzie TC3. Niestety, jeżeli nie ma świadomego medyka bojowego, czy nie ma świadomego medyka batalionowego, tak zwanego naczmeda, czyli naczelnego medyka w danym batalionie, to bardzo często do żołnierzy dostaje się całe mnóstwo gówna czy shitu chińskiego, który po prostu nie działa. No i to też zależy od tego, jakiego świadomego mamy dowódcę danego pododdziału. Jeżeli dowódca danego pododdziału jest świadomy, to on pilnuje tego, żeby żołnierze mieli ten sprzęt medyczny w dobrym stanie, żeby ten sprzęt medyczny był odpowiednio przejrzany i żeby ten sprzęt medyczny funkcjonował tak jak trzeba, a są tacy, którzy mają na to wywalone i na przykład trafił się żołnierz, który miał założoną opaskę, ale nie miał przy sobie apteczki. Jak pytaliśmy, gdzie ma apteczkę, powiedział, że 3 dni temu zgubił, no ale przez 3 dni działał i ten jego dowódca nie zwrócił uwagi na to, że on tej apteczki nie ma. Więc jeżeli chodzi o nasze IP-medy opierają się na wytycznych TC3, więc tutaj nie ma co zmieniać, z wyjątkiem jednej rzeczy. Nasze IP-medy nie mają igły do odbaczania odmy, która jest i generalnie w kursach naszych CLS, o ile dobrze pamiętam, nie ma odbarczania odmy. Jest. Natomiast, okej, więc jeżeli jest, to i tak igła do odbarczania odmy nie jest wydawana standardowo wszystkim żołnierzom w polskich IP-medach, co jest standardem w szkoleniu w armii amerykańskiej. Nie wiem, jak w pozostałych armiach sojuszniczych. A tam na Ukrainie pilnuje się tego, żeby jednak te igły do odbaczenia odmy były wszędzie, choć bardzo rzadko się to robi. Na miesiąc pracy tam był tylko jeden przypadek, gdzie przywieźli żołnierza z odbarczoną odmą. Drugie pytanie a propos żandarmerii. Jest ta żandarmeria i ta żandarmeria obstawia blokposty, posterunki na zapleczu frontu. To znaczy, o ile w głębi kraju, czy w miastach, to jest Nacgwardia, to jest policja, to jeżeli mamy do czynienia z zapleczem frontu, ta żandarmeria jest i ta żandarmeria próbuje zatrzymywać falę uciekinierów, jeżeli oni by się trafiali. I z chwilą, kiedy z Soledaru, jedna z brygad, bodajże 120, o ile dobrze pamiętam, z chwilą, kiedy żołnierze jakby mimowolnie opuszczali pozycję, to wtedy na blokpostach w stronę Kramatorska, w stronę innych miast, żandarmeria sprawdzała, jacy żołnierze przejeżdżają przez ten blokpost i czy nie ma tam do czynienia, czy nie ma do czynienia z żołnierzami z tej konkretnej jednostki, która akurat no, opuszczała pozycję. Dobrze, Damienie, czy ty miałbyś jeszcze czas na jeszcze jedno pytanko ode mnie, czy już, że tak powiem, musisz się zbierać? Myślę, że ostatnie pytanie damy radę jeszcze ugryźć. Dobrze, więc ostatnie moje pytanie jest takie. Opowiadaję, że na początku, jeszcze przed przejęciem miasta Chersonia przez wojsko rosyjskie, byłeś właśnie tam pod Chersoniem. Jak wyglądały właśnie pierwsze dni wojny z punktu widzenia medyka? Wiesz co, ja tą wojnę znam z 14 roku, więc... Ale ogólnie od tego przejścia w taką, można powiedzieć, ogólną... ogólnokrajową. Aha. Wiesz co, no ja generalnie pracowałem na Chersoniu, wcześniej nie pracowałem na otwartych przestrzeniach. Ja wcześniej znałem Donbas, a tutaj miałem do czynienia z typową wojną artyleryjską na znacznym dystansie, gdzie tak naprawdę jedyne, co można było robić, to trzymać pozycję i starać się nie oberwać odłamkiem z jednej czy z drugiej strony. I na pewno jakby coś, co było zaskoczeniem dla mnie, jeżeli chodzi o te pierwsze dni nasze pod Chersoniem, to była duża ilość ognia artyleryjskiego. Coś, z czym wcześniej się nie spotykaliśmy
przed tym pełnoskalowym konfliktem. No i te otwarte przestrzenie, zestawienie artylerii z dronami. Na przykład na chwilę obecną wydaje mi się, że nasza lekka piechota, tak jak WOT, jeżeli nie będzie mocno wsparta pojazdami, tak jak ma to miejsce na Ukrainie, to nie ma to żadnego sensu, nie ma to żadnej racji bytu. My tak naprawdę między jedną a drugą miejscowością przemieszczaliśmy się na pełnej prędkości, żeby nie powiedzieć brzydziej. I to wyglądało trochę jak pływanie między wyspami, a pomiędzy tymi wyspami pływają rekiny. Więc jakiekolwiek próby pieszych patroli, tam od razu kończyły się ogniem artylerii przeciwnika. Na skutek skoordynowanego bombardowania z dronami, gdzie Rosjanie już opanowali to do perfekcji. Poza tym Rosjanie na praktycznie każdym odcinku, jeżeli mieli jakieś miejsca terenowe, które górowały nad pozostałymi miejscami, to nie montowali kamery i pracowali na podglądzie 24 godziny na dobę. My mieliśmy taką pozycję w krzakach 500 metrów od Rosjan przed miejscowością Pradywne, którą próbował zdobyć batalion, z którym działaliśmy. Ten batalion odbił się od tego Pradywnego i dopiero poszedł do przodu z chwilą, kiedy Rosjanie opuścili ten teren. I na przykład wyjście z ziemianki, żeby się odlać, kończyło się zawsze ogniem karabinu maszynowego przeciwnika, który obserwował to 24 godziny na dobę. Więc zaangażowanie dronów i środków obserwacji na pewno było czymś, czego wcześniej nie znałem przed 24 lutym. Dobrze, dziękujemy Tobie serdecznie, Damianie, za dzisiejsze uczestnictwo w roli eksperta w naszej debacie. Dziękujemy także wszystkim obecnym, a także widzom z YouTube'a. Tym samym zakończam przewód dzisiejszej debaty piwnicznej, dzisiaj nie za krócej, ale życzymy wszystkim spokojnej niedzieli, szczególnie Tobie, Damianie, i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję pięknie za zaproszenie, do usłyszenia. Do usłyszenia.